Witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj opowiem Wam o czymś takim jak Git i GitHub. Jeżeli siedzicie w IT nie od wczoraj, tylko od dłuższego czasu, to zapewne witryna github.com przewinęła się przez Waszą przeglądarkę wielokrotnie. Generalnie możecie ją kojarzyć z tego, że są tam wrzucane, publikowane programy. Programy rozmaite, jakieś open source'owe, jakieś skrypty, mody do gier, pluginy, modyfikacje systemów operacyjnych i tak dalej. Ostatnio nawet NSA wrzuciło tutaj swoje narzędzie do reverse engineeringu oraz na przykład Microsoft wrzucił kalkulator, który jest domyślnym kalkulatorem w Windowsie 10. Ale co stoi za popularnością GitHuba? Otóż GitHub, witryna github.com, jest to jakby powłoka graficzna do czegoś takiego jak hosting repozytoriów. Hosting repozytoriów to jest taka usługa w internecie, gdzie użytkownicy mogą publikować bądź trzymać dla siebie i dla swoich jakichś tam zaufanych osób repozytoria. Repozytorium jest to generalnie folder z kodem danego programu. A dzięki czemu jesteśmy w stanie ten kod wrzucić na GitHuba? Dzięki czemu jesteśmy w stanie ten kod opublikować, udostępnić komuś? Właśnie dzięki temu, czym jest Git. Git jest programem napisanym przez Linusa Torvaldsa, który jest również twórcą kernela linuxowego, jak również całej po prostu filozofii Linuxa. No i on właśnie stworzył również narzędzie Git, które służy do kontroli wersji. Kontrola wersji to jest to, że jesteśmy w stanie śledzić, w jaki sposób nasz kod zmienia się po zmianach różnych ludzi i po różnych jakby naszych takich kamieniach milowych. Git pozwala nam śledzić, kto, kiedy i gdzie zmodyfikował dany fragment programu. Znaczy, gdzie to już nie do końca, ale kto i kiedy jak najbardziej. Jeżeli używacie Macintosha bądź Linuxa, tak jak ja tutaj, to generalnie Gita macie out of the box, czyli po prostu od razu zainstalowanego, najprawdopodobniej. Na nie wszystkich Linuxach jest Git, na przykład na Archu wątpię, żeby był, ale na jakichś takich Linuxach desktopowych typu Ubuntu, Mint, Kubuntu, Fedora, CentOS, no to na bank jest Git. A na Windowsie niestety trzeba go doinstalować, ale nie jest to aż takie trudne. Żeby zainstalować Gita, wpisujemy sobie Git for Windows, ciach. Wchodzimy sobie na pierwszą witrynę. No i już się zaczyna pobieranie. Więc w miarę szybko to idzie. To, co się teraz pobiera, jest to program Git plus taki specjalny terminal, w którym komendy Gita są dostępne. Generalnie Git to nie jest żaden program graficzny, chociaż istnieją różne powłoki graficzne do Gita. Natomiast Git jest generalnie programem terminalowym, takim, że wpisujecie sobie po prostu komendy. Wiele osób to może szokować, wiele osób może to irytować. Tak właśnie jest w środowisku deweloperskim, że czegoś takiego się używa i prędzej czy później trzeba z linią komend się zaznajomić. Terminal, który mamy w tym programie już wbudowany, to nie jest terminal do użycia samego Gita. To jest coś takiego w stylu Cygwina. Cygwin to jest próba skompilowania aplikacji Linuxowych, takich, które są na Linuxa dostępne, również na Windowsa, żeby użytkownicy, którzy są zaznajomieni z Linuxem, mogli również tych pakietów używać. Oczywiście tam jest tylko kilka takich programów, ale dzięki temu, że one są, możemy swobodnie się poruszać po systemie, tak jakby to był Linux.
No i używać oczywiście gita. Oczywiście nie musimy tego terminala dodatkowego instalować, natomiast będzie to przydatne, ponieważ terminal Windowsowy bardzo średnio się nadaje do korzystania z Gita. W tym miejscu jest coś takiego jak integracja z Explorerem. Tutaj sobie możemy zrobić coś takiego, że na przykład klikamy sobie przyciskiem myszy na okienko i mamy taką opcję jak otwórz git bash w tym miejscu. To nam pomoże jakby otworzyć ten terminal gitowski, taki linuxopodobny w katalogu, w którym jesteśmy obecnie. Inne rzeczy na razie nas niespecjalnie interesują. W tym miejscu wybieramy sobie, chodzi o to, że git co pewien czas potrzebuje, żebyśmy wprowadzali jakby tekst w takie jak gdyby wirtualne pliki, które między innymi służą do tego, że nazywamy jakąś zmianę, czy edytujemy jakieś tam gitowe konfiguracje. Nie możemy tego od tak otworzyć sobie w notepadzie zwykłym, natomiast mamy tutaj kilka edytorów, które git nam proponuje. I jeżeli wybierzemy któryś, to on zostanie ustawiony jako domyślny przy gicie. Jeżeli git będzie chciał nam jakiś plik otworzyć, to on w tym edytorze ten plik otworzy. Ja domyślnie wybieram Vima, ponieważ pomimo tego, że bywa ciężki dla początkujących użytkowników, to jest niesamowicie potężny, jeżeli chodzi o możliwości, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Nie martwcie się, wszystko Wam wytłumaczę, jak z tego korzystać. Ale jeżeli naprawdę bardzo, bardzo nie chcecie Vima, no to możecie któryś z tej listy wybrać. Natomiast ja go omawiać nie będę. Tutaj mamy pytanie, w jaki sposób chcemy uzyskiwać dostęp do komend Gita. Z git basha wyłącznie, to jest to, że możemy używać wyłącznie jakby z tej naszej powłoki, która zostanie doinstalowana. Tutaj jest, że z git basha, jak również na przykład z terminala Windowsowego. Jeżeli terminal Windowsowy się kiedyś poprawi, no to może to być naprawdę przyjazne, ale w tej chwili terminal Windowsowy jest słaby do takich prac. A tutaj na przykład jest taka opcja, która bardziej głęboko się integruje z systemem, ale na razie tego niespecjalnie chcemy, bo to nam może uceglić troszeczkę niektóre komendy w Windowsie. Na przykład jeżeli ktoś będzie chciał potem doinstalować jakiś program, który działa, który używa podczas swojego działania finda bądź sorta Windowsowego, bądź tego typu komend, to może coś tam potem nie działać. Więc i dajemy dalej po prostu. Tutaj jest instalacja biblioteki OpenSSL, niech się zainstaluje. Tutaj są końcówki linii tak zwane. Niech będzie w ten sposób. A tutaj możemy sobie wybrać, czy chcemy mieć taki terminal właśnie jak gdyby Linuxa podobny, a tutaj taki Windowsowy standardowy. Ten Windowsowy standardowy jest troszeczkę słaby, więc jego nie wybierzemy. To sobie tam normalnie się instaluje. No i teraz wypakowują się pliki Gita. Generalnie konto na GitHubie jest bardzo proste założyć. Nie jest z tym praktycznie żaden problem. Już sobie coś takiego zresztą założyłem na potrzeby tego filmu. Zrobiłem sobie maila na 10-minutówce i chyba zapomniałem hasła. A musiałbym podać stare hasło moje. Ale mogę dawać klucze, spoko. Jesteśmy w domu.
No i Git to jest właśnie taki hosting, znaczy Git, GitHub to jest taki hosting, gdzie możemy sobie tworzyć własne repozytoria kodu własnych programów. Otworzę sobie menedżera pliku Windowsowy, bo generalnie musimy sobie zrobić jakieś miejsce, gdzie będą nasze projekty. Stworzymy sobie na przykład w naszym katalogu normalnym C users Wolfram folder na przykład na współpracy Windows. Projects. No i możemy sobie stworzyć na przykład jakiś tam folder Project One. Bo generalnie, tak jak już mówiłem wam na początku, Git działa na folderach. Git domyślnie tuż po instalacji nie działa i nawet gdybyśmy bardzo chcieli, nie będzie nam w stanie działać na całym systemie operacyjnym, że na przykład wersjonuje plik jakiegoś Windowsa. Bo to by było bardzo powolne, a w dodatku zużywałoby niesamowicie nam wszystkie zasoby, RAM, procesor i tak dalej, dysk. No i co? I git. No i spoko. Uruchomił się nam ekran końcowy i uruchomimy sobie ten nasz terminalik, w którym będziemy porozumiewać się z gitem. Domyślnie wygląda on tak. Wrzucę troszeczkę większą ściągę, bo możecie tutaj nie widzieć za bardzo. 16 damy, spoko. No i domyślnie jesteśmy gdzieś, w tyldzie. A tylda to jest katalog główny użytkownika. C, users and Wolfram, spoko. Tutaj jesteśmy. Jak sobie damy ls, to pokażą nam się wszystkie foldery, które tutaj mamy. Oczywiście to są komendy normalne linuxowe. Więc działają tutaj komendy typu mkdir, touch, ls, cd i tak dalej. Przejdziemy sobie do projects. Czyszczę terminal na Ctrl L. Dzięki temu jestem w stanie po prostu nie uśmiechać go sobie. No i ls, project one. No i jesteśmy w jakimś folderze, gdzie jest ten nasz projekt. Tutaj nic nie ma. Więc no, zrobię to, jakby to zrobił jakiś zwykły użytkownik. Powiedzmy, że chcemy zrobić prostą stronę. Odpalamy notepad. No i piszemy HTML head title testowa strona. Title. Head kończymy. Body. H1 testowa strona. Body, kończymy HTML. No i tworzymy sobie all files, stworzymy sobie tutaj UTF-8, niech będzie. Bo UTF-8 to jest uniwersalne kodowanie, które jest stosowane w Windowsach, Linuxach, Macach. Domyślnie Windows, nie wiedzieć czemu, korzysta z ANSI, to jest takie kodowanie specyficzne. Na przykład często ludzie z mojej uczelni wysyłają mi maile w kodowaniu Windowsowym i potem wchodzą bardzo śmieszne znaki i jest z tego większa komedia niż jakaś faktyczna informacja. Dlatego ja zawsze używam UTF-8. A dobra, bez psioczenia na ANSI, zabieramy się za stronę. Testowa strona, jak widzicie.
Jest jakaś tam, jakiś tam zaczątek. Nasz folder. Jak sobie piszemy ls, pojawił się nam index.html. Super. Elegancko. No i teraz, dlaczego mielibyśmy używać Gita? Dlaczego Git jest super? Nie tylko dlatego, że możemy sobie za pomocą niego łatwo udostępniać pliki, ale zaraz wam pokażę, o co chodzi z tą magiczną kontrolą wersji. Otworzę sobie tą naszą stronę z powrotem w Notepadzie. No i przypuśćmy, strona jest jakaś tam napisana, która działa. Ale nagle mnie nasza ochota, o super, zrobię jakąś niesamowitą funkcję. Dobra, zrobię, poznałem CSS, znaczy zaznajomiłem się tak z grubsza z CSS-em. Zrobimy, o super, jakiś, dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak div. Mój profil, na przykład tam DJ Placek, div, super, o, działa, super, rewelacja. A teraz na przykład script, alert, hello world, script. Super, JavaScript też działa, rewelacja. No to teraz poznałem coś takiego jak na przykład spam. Spam, na przykład style, color, albo nie, zrobimy to wcześniej, niech będzie wcześniej zrobione. Tutaj sobie, spam, color, albo nie. Style, color, red. Tak. Spam. Super, zapisujemy. Oj, nie działa. Dlaczego nie działa? Nie działa z prostej przyczyny, bo o czymś tam zapomnieliśmy. Zapomnieliśmy o cudzysłowie, zresztą apostrofie. Spoko. Na przykładzie takiej małej, prostej strony widać perfekcyjnie praktycznie, w którym miejscu o czymś zapomnieliśmy. Natomiast jeżeli pracujemy nad jakimś większym programem, typu przypuśćmy 100 bądź więcej linijek, nawaliliśmy sobie jakąś stronę, gdzie jest bardzo dużo różnych rzeczy pomodyfikowanych, aby jakiś skrypt w Pythonie, czy w Rubim, czy w Bashu. I nasz projekt jest no, w miarę duży. Mamy tam bardzo dużo linijek. I najpierw mamy wersję jakąś, która działa, a potem coś zaczęliśmy wprowadzać i rozwaliliśmy sobie to. To będzie bardzo ciężko naprawić taki projekt, który jest uszkodzony. Czy to zależy od tego, ile czasu spędziliśmy jakby z tym danym narzędziem, z tym danym językiem, bo im więcej, tym lepiej. Ale jeżeli porządkujemy, to możemy się bardzo łatwo zrazić do tego, że najpierw coś fajnie działa, potem coś nawalimy i w ogóle nic nie działa i nawet nie jesteśmy w stanie wrócić do tej poprzedniej wersji. No i w tym miejscu wchodzi Git. Bo w Gicie, jeżeli pracujemy z Gitem, stworzymy sobie jak gdyby tą naszą pierwszą stronę. Przypuśćmy tą. Ona jest bardzo dobrze działająca. Oznaczymy sobie w Gicie, że to jest działająca rzecz. Potem zrobimy sobie jakąś tam drugą część. I tak dalej. I sobie robimy po prostu jakby oznaczenia, że to jest w tej zmianie zostało to wprowadzone, w tej zmianie zostało to wprowadzone, w tej zmianie zostało to wprowadzone. Jeżeli w którymś momencie coś nie działa, to możemy sobie zobaczyć, co dokładnie zostało zmienione i możemy w bardzo łatwy sposób po prostu widzieć, które linijki zostały zmienione, gdzie zostało coś dodane, gdzie zostało coś usunięte. Dzięki czemu jesteśmy w stanie o wiele łatwiej dotrzeć do tego, co może powodować nasz problem. Jak również jesteśmy w stanie tworzyć jak gdyby
osobne odnogi dla dodatkowych funkcji, które jeszcze na przykład nie wiemy, czy będą nam do końca potrzebne, albo jeszcze nie są gotowe i nie chcemy, żeby były jakby w tej głównej odnodze. O odnogach powiem wam za chwilę zresztą. Więc jeżeli chcemy zacząć pracę z Gitem, musimy być najpierw w tym folderze, w którym jest nasz projekt. Mamy oczywiście Extreme, jest sobie tutaj ten nasz indeks. I teraz, znaczy to, co teraz pokazuję, jest tylko jeżeli jesteśmy w jakimś folderze, a tutaj nigdy przedtem nie działaliśmy z Gitem. Robimy git init. To inicjalizuje nasze repozytorium, inicjalizuje Gita w tym folderze. Ciach. Stworzono puste repozytorium Gita w katalogu C, users and Wolfram Projects, projekt 1.git. .git to jest taki ukryty folder w tym projekcie, gdzie mieszka sobie Git. On sobie tutaj działa, on tam ma swoje rzeczy i nam na razie nic do tego jakby to jest nam w ogóle niepotrzebne. No i spoko, Git sobie zaczął działać, ale co się tutaj dzieje? Czy to już tutaj możemy sobie coś jakieś oznaczać, czy nie możemy? To wszystko możemy sprawdzić za pomocą git status. Git generalnie sam nic nie zrobi, git się nie włącza co 5 minut, nie sprawdza nam czegoś, git nie monitoruje w czasie rzeczywistym, czy coś się zmieniło i sobie tego jakoś tam nie ustawia. To wszystko musimy mówić my po prostu. A git sam z siebie nic nie zrobi. No i mówi tak. Na branchu master. Brak zmian. Istnieją pliki, których nie śledzę. Jest to index.html. Nic nie zostało dodane do nowej zmiany, ale pliki, które są nieśledzone, istnieją. Użyj komendy git add, żeby dodać je do śledzenia zmian. Czym jest branch master? Wyobraźmy sobie, że tworzę sobie jakiś projekt. Teraz pokażę tak graficznie. To nie jest w tej chwili pokaz działania Vima, tylko po prostu pokazuję graficznie jedną rzecz. Każda kreska to jest jakaś zmiana. Przypuśćmy sobie, ja coś tam robię, tutaj coś dodaję, tutaj coś tam usuwam, tworzę sobie jakiś projekt. I on jest fajny. I to jest na przykład moja witryna główna. I te wszystkie rzeczy są w tej głównej odnodze, no i ja sobie coś tam tworzę. Ale nagle sobie myślę, chciałbym dodać na przykład sobie jakąś kolejną podstronę, coś fajnego, rewelacyjnego. I normalnie bym sobie tworzył kolejne zmiany. Ale na przykład nie byłem pewien, czy te zmiany chcę, żeby w końcu się znalazły kiedyś w tej głównej wersji. Czy po prostu chcę, żeby sobie żyły własnym życiem w odrębnej odnodze. No i wtedy, jeżeli mam taki pomysł, że chcę jakąś nową funkcjonalność napisać, tworzę sobie odnogę i ta odnoga się tam rozgałęża i żyje sobie własnym życiem. A tutaj ja dalej sobie tworzę na tej głównej odnodze inne rzeczy. I można się pomiędzy tymi odnogami przełączać. Czyli przypuśćmy, teraz piszę na tej odnodze drugiej jakieś tam zmiany, a teraz się przełączam z powrotem na tą główną i sobie dalej coś tam piszę. Tutaj na przykład pisalibyśmy jakąś stronę i tutaj jest wersja angielska i sobie pomyśleliśmy, że może ktoś by chciał kiedyś mieć wersję niemiecką i sobie piszemy tam rzeczy jakieś tam na wersję niemiecką. Ale nie wiemy, czy wersja niemiecka nam kiedykolwiek będzie potrzebna. Znaczy, istnieje prawdopodobieństwo, ale jeszcze to prawdopodobieństwo nie jest pewne. Więc tworzymy sobie po prostu rzeczy na odrębnej odnodze. A kiedy będziemy już przekonani o tym, że ta odnoga jest zrobiona świetnie, że chcemy, żeby ta odnoga została już jakby włączona z powrotem do tej naszej podstawy, to jest tak zwany merge. I merge łączy to, co jest na odnodze z głównym branchem, z tą naszą główną odnogą. No i teraz znowu sobie możemy coś tam robić. C,
Co jest ciekawe, możemy robić odnogę od odnogi. Co się bardzo często zresztą w praktyce zdarza. No, przypuśćmy. Ale nie musimy ich na końcu merge'ować. Mogą sobie albo iść w nieskończoność, albo mogą po prostu przestać się na nich pojawiać zmiany. Nie musimy tych odnóg jakoś tam utrzymywać. Więc git nam powiedział, że jesteśmy na tej głównej odnodze, że nie mamy żadnych odnóg dodatkowych zrobionych, znaczy w sensie, że nie pracujemy na innej odnodze jakiejś, nie mamy wprowadzonych zmian, ale istnieją nieśledzone pliki. No i powiedział nam tak, że właśnie, żeby je zacząć śledzić, śledzić zmiany w tych plikach, robimy git add i ścieżka do tego pliku. Ponieważ jesteśmy w głównym katalogu tego naszego projektu, nie ma tutaj innych katalogów, to po prostu podajemy jedynie nazwę. Jeżeli byłby jakiś tam inny folder, to byśmy zrobili nazwę folderu / nazwa pliku. Więc robimy git add index.html. Tak nam powiedział. No ale no nie wiemy, co się dzieje teraz. Więc wpisujemy git status. No i dalej brak zmian. Ale istnieją zmiany, które mogą zostać jakby zapisane w tym naszym jakby śledzeniu zmian. Tutaj jest powiedziane, że istnieje nowy plik, który generalnie git nie śledzi wszystkich jakby naszych naciśnięć na klawiaturze i nie pozwala nam odtworzyć, jak coś tam pisaliśmy z kliknięć na klawiaturze, tylko po prostu w gicie dodajemy do niego, do tego naszego repozytorium pliki, które zmieniliśmy, bądź które są nowe, i dodajemy wiele plików albo pojedynczy plik i oznaczamy, że to jest zmiana, że przypuśćmy coś dodaliśmy, tam 5 linijek, dodajemy plik, mówimy gitowi, to jest zmiana, ta zmiana się tak a tak nazywa. Więc teraz, żeby powiedzieć gitowi, że, bo dodaliśmy ten plik jakby do śledzenia zmian, ale żadna zmiana nie została napisana. Więc teraz, żeby utworzyć commit, czyli jakby tą zapisaną zmianę, robimy git commit, dajemy enter, ale git teraz mówi, powiedz mi, kim jesteś. Więc musimy mu powiedzieć, kim jesteśmy. Znaczy, no, możemy sobie ustawić to, jak chcemy. Ustawić nazwę i adres e-mail. Więc robimy git config global user email. Na przykład tam wolfram.wtc.lv git config global user name Michał Wolfram. No i spoko. Więc jeszcze raz próbujemy zrobić commit. I teraz pokazał nam się nasz edytor Vim, o którym powiedziałem wam, że pokażę wam, jak z nim działać. Vim domyślnie ma dwa tryby działania. Jeden tryb działania to jest tryb przeglądania dokumentu, który włącza się domyślnie tuż po uruchomieniu edytora, a drugi tryb to jest tryb edycji. Domyślnie jesteśmy w trybie przeglądania. Przeglądając dokument, poruszamy się na klawiszach HJKL. Więc żeby jakby przyzwyczaić się do tego, kładziemy sobie palce na literach od H do L. Wystarczą te cztery palce w prawej dłoni. I H to jest strzałka w lewo, L to jest strzałka w prawo, a J, K to jest dół, góra. No i idziemy sobie na przykład tam. Gdzieś w górę, w dół. No i tak się możemy poruszać. Oczywiście możemy się też poruszać na strzałkach, ale to nie jest taki jakby oficjalny tryb pracy z Vimem. Żeby zacząć pisać, bo generalnie git powiedział nam, że wszystkie niki, które zaczynają się od kratki, będą pominięte.
Więc musimy sobie coś tutaj na górze napisać. Bo powiedział nam również, że jeżeli będzie pusta linijka, to on anuluje to zatwierdzenie zmiany. Żeby zacząć pisać, przełączyć się na tryb pisania, tryb edycji, wciskamy klawisz I, jak insert. No i teraz piszemy. Pierwsza wersja strony na przykład. I żeby wrócić z powrotem do trybu przeglądania, dajemy Escape. Generalnie, jeżeli coś na świecie w imię naciskacie jakieś śmieszne klawisze, to zawsze kilkukrotne naciśnięcie klawisza Escape przywróci Was z powrotem do trybu przeglądania dokumentu, gdzie możecie chodzić sobie na HJKL. Dobra, napisaliśmy coś, nazwaliśmy tą naszą zmianę, ale teraz musimy jakby zapisać ten wirtualny plik i wyjść z niego. W Vimie nie mamy żadnych skrótów do zapisu pliku, natomiast zapis pliku i wyjście z edytora obsługuje się przez tak zwane komendy vimowe. I działa to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy w trybie tym przeglądania, czyli naciśniemy przedtem klawisz Escape, robimy dwukropek. Dwukropek obsługuje komendy vimowe. I teraz, żeby zapisać i wyjść, wpisujemy W jak write i Q jak quit. I enter. I git utworzył nam commit. Root commit, czyli pierwszy commit, pierwszą zmianę, jaka się pojawiła w projekcie. Ona jest właśnie tak nazwana, root commit. I jest ta nasza nazwa, którą wymyśliliśmy, czyli pierwsza nazwa strony, pierwsza wersja strony. Pokazał, że jeden plik został zmieniony, 10 linijek zostało wprowadzonych. I został utworzony plik index.html z uprawnieniami 6.4.4. I teraz sobie możemy z powrotem sprawdzić git status. I git mówi, jestem na tej odnodze master, nic nie zostało mi do zatwierdzenia jako nowa zmiana i drzewo jakby pracy jest czyste, czyli nie ma żadnych dodatkowych plików. Spoko. No i teraz przypuśćmy, coś sobie tam zmienia. Ciach. Sprawdzimy, czy działa. Działa, oczywiście. Jakby miało nie działać. Robimy git status. No i pokazał, że jeden plik został zmodyfikowany. Co jest ciekawe, możemy sprawdzić, co dokładnie zostało zmodyfikowane w tym pliku, wpisując komendę git diff, czyli difference, różnica. I pokazuje, że ta linijka została usunięta i została zastąpiona linijką tą. Super. To o to nam dokładnie chodziło. I znowu, że jeżeli chcemy zaktualizować to, co jakby powiedzieć Gitowi, że coś chcemy dodać do kolejnej zmiany, to robimy git add. A jeżeli byśmy chcieli usunąć tą zmianę, czyli cofnąć do ostatniej zapisanej, zakomitowanej zmiany, robimy git checkout, dwie kreski i ścieżka do pliku. Więc chcemy to dodać. Git add index. Super, zostało dodane. No i oczywiście to zostało jakby dodane do nowej zmiany, która jeszcze nie została nazwana. I żeby tą zmianę utworzyć, robimy oczywiście git commit, enter. I znowu wchodzimy w tryb pisania, czyli i druga zmiana na przykład. Wychodzimy z trybu pisania na escape, dwukropek, WQ, czyli zapisujemy i wychodzimy z tego. Super. Status, wszystko czyste, elegancko. A w jaki sposób możemy podglądnąć wszystkie zmiany, zobaczyć po prostu, jaka była kolejność tych zmian? Jest taka komenda jak git log. I on pokazuje nam log wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone w tym projekcie. Jest pierwsza wersja strony i druga zmiana. Co ciekawe, możemy robić diffa tak samo na nazwach commitów, czy na tych numerach commitów. Dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić nawet, co zmieniło się pomiędzy commitami. No i tak samo widzimy, co zostało zmienione.
Super. Przypuśćmy, że chcemy zrobić jakąś tam kolejną zmianę. Przypuśćmy, że chcemy, żeby ta testowa strona stała się na przykład moją stroną główną. Zrobimy sobie na przykład tak. To usuniemy. Ciach. Sprawdzimy, czy działa. Super. Prawie jak moja witryna. Elegancko. Jest sobie w miarę podobna do mojej normalnej witryny. Robimy status. Dodajemy sobie. Komitujemy. Znowu i. Pierwsza wersja witryny Michała. Escape, czyli wychodzimy z powrotem w tryb przeglądania. Dwukropek, WQ. Ciach. Zapisane, zakomitowane. Teraz przypuśćmy, przychodzi do mnie kumpel i mówi: ej, ja bym też chciał mieć jakąś w tym swoją podstronę. Żeby na przykład było na przykład zamiast index.html, żeby na przykład było jeszcze jakieś, nie wiem. Przypuśćmy, o, przychodzi mój dobry znajomy, na przykład Jacek von Fleina, i mówi: też chcę mieć swoją stronę. Dobra. Mówię: możesz mieć, tylko zrób sobie to w swojej odnodze, żeby mi nie świnić w moim masterze. Dla uproszczenia powiedzmy, że siada na moim kompie. W życiu bym nikomu nie dał pracować na moim kompie, no ale przyjmijmy. Więc tworzę mu odrębną odnogę. Żeby przejść do innej odnogi, wpisujemy git checkout, na przykład Jacek. Ale ponieważ odnoga Jacek nie istnieje, musimy ją utworzyć. A tworzymy ją prawie tak samo, tylko jest B, czyli tworzymy nową tą odnogę Jacek. Jesteśmy na branchu Jacek. Super. Generalnie w gicie dla Windowsa istnieje tutaj taka podpowiedź, że pokazuje nam, w jakim jesteśmy branchu. Fajna sprawa w sumie. No i przypuśćmy, Jacek sobie kopiuje index do Jacek.html. I otwieramy go sobie w notepadzie. Ciach. Ciach. Działa? Działa. Elegancko. No i fajnie. Jacek sobie zrobił swoją podstronę. Natomiast teraz siadam na kompie ja i co bym sobie tam chciał dalej z tego tworzyć. Więc robię git checkout master. No i patrzcie. Aha, sorry. Tutaj się pokazało właśnie to, jeżeli plik Jacek nie został przez Jacka zatwierdzony jako zmiana. Zrobię sobie git status i widzę, że coś jest uśmienione. Są jakieś nieśledzone pliki. Więc mówię: Jacek, napraw to. Wsadź sobie to w swojego tego brancha, niech tam to sobie siedzi. No i Jacek przychodzi, przełącza się na swojego brancha. Robi git add Jacek. Git commit. I escape, dwukropek WQ. No i Jacek sobie utworzył swój commit. I teraz ja przychodzę, przełączam się na mastera, wpisuję sobie ls
I patrzcie, nie ma pliku Jacka. On jest na jego własnej odnodze, on jest u niego, w jego branżu. A na moim masterze nie ma jego pliku, nie ma jego zmian. Super, i o to mi właśnie chodziło. No i teraz ja sobie przychodzę. Nawet widzicie, w Windowsie się pokazało, że tego pliku nie ma. Ja sobie dalej... Oj, tutaj jest chyba... Są dwa moje indeksy odpalone. No i ja sobie coś tam tworzę. Jacka witryna i widzicie, otwierzyłem sobie framię, nie ma jej już. A tu jest moja, coś tam sobie tworzę. Jak widzicie, indeks HTML został zmodyfikowany, więc znowu sobie go dodaję jako tam kolejną zmianę. Dodanie jakiegoś motta na przykład. O. Pewnego razu Jacek przychodzi i mówi: ej Wolfram, chciałbym, żeby moja podstrona była już też dodana do twojego mastera, bo myślę, że jest już gotowa. Mówię, okej, zrobimy coś takiego. Walnę ci tutaj linka, i będzie napis, tutaj jest witryna Tomasza, tego, Jacka von Fajna. Niech będzie. A on mówi, dobra, niech będzie. Więc ja teraz jakby z mojej strony dorabiam tego linka. Na przykład tutaj. Sprawdzę, czy to zadziała, zadziała. No i spoko. Pokazuje, że nie ma czegoś takiego, ale właśnie o to nam chodzi, ponieważ ten plik Jacek trzyma na swoim branchu. I teraz Jacek mi powiedział, że jest jego podstrona gotowa, więc ja robię coś takiego. To łączenie tych odnóg, łączenie odnogi Jacka do mojej nazywa się mergem, czyli połączeniem jak gdyby tego. Czyli robimy git merge Jacek master. I teraz wyskakuje nam znowu nasz Vim, który prosi o wyjaśnienie, dlaczego to jest potrzebne. Więc sobie tutaj napiszemy, włączam i, naciskam delete. Escape, dwukropek, wq. I patrzcie, pojawił się plik Jacek, HTML, który ma 9 linijek. I teraz przejdę sobie tutaj i jest witryna Jacka. Super. Zmiany Jacka zostały wprowadzone do mojego głównego brancha. Co ciekawe, Jacek może dalej tworzyć sobie zmiany na swoim branchu. Daj sobie je tam może komitować, a jeżeli będzie znowu chciał, żebym zastosował jego zmiany, to sobie je zmerdżuję do mastera. Ale jego branch może sobie
dalej istnieć. Ale nie musi. Jacek może tego brancha po prostu opuścić i pracować na innym branchu. Spoko. To była taka sytuacja bardzo teoretyczna, kiedy drugi użytkownik siada na moim kompie. Generalnie czegoś takiego w życiu bym się nie dopuścił, ponieważ Git jest bardziej takim systemem do pracy zdalnej. Dlatego mówiłem wam o GitHubie, dlatego mówiłem wam o tym, że firmy tworzą projekty open source właśnie na GitHubie, wrzucają te repozytoria i tak dalej. Bo generalnie bardzo prosto jest teraz ten projekt, który tutaj mam zrobiony, przerzucić na GitHuba. Stworzę zatem, wiecie co, chyba stworzę nowe konto. Ponieważ zapomniałem hasła do GitHuba. Przejdziemy sobie tutaj. Mamy nowego maila. Sign in. Sign up potrzebuję. Pan tester. Nie, no nie może być pan tester. Zrobimy nazwę tego konta. Q 41278. Niech będzie. Hasło sobie wygenerujemy. Ciach. Spokojnie, zmienię je po końcu tego filmu. Zweryfikujemy sobie. Ciach. Hurra, 10 sekund mi się udało. Tworzymy konto. Free. OK. Kontynuujemy. OK, jestem jakoś tam. Experienced. Powiedzmy, że research development. Spoko. OK. Submit. Zweryfikujemy nasz adres. No i spoko. E-mail zweryfikowany. No i mamy nowe konto. Teraz, żeby ten kod udostępnić, musimy stworzyć nowy projekt. Nazwiemy go sobie po prostu Project One. A zróbmy sobie private. Okay. I teraz dzięki temu będziemy w stanie połączyć nasze repozytorium, które tworzyliśmy na Windowsie, z GitHubem. Ta komenda dodaje do naszego repozytorium, które mamy normalnie tutaj na Windowsie, jak gdyby zdalne repozytorium. Nazywamy je Origin, ale
Ja z reguły nie nazywam ich origin, tylko nazywam je tak jak hosting, czyli GitHub. Mam też kilka repozytoriów na Bitbucketcie. Mam też swój hosting repozytoriów, repo WTC, więc dlatego lubię sobie tak nazywać, bo na przykład kilka projektów jest takich, że są na kilku repozytoriach jednocześnie. Ciach. I teraz kolejna komenda jest git push, czyli przekazanie naszych wszystkich zmian, które robiliśmy lokalnie na Windowsie, na GitHuba, ponieważ generalnie jak robimy commity, pomimo tego, że jest ten remote dodany, to one nie będą szły same na GitHuba, tylko musimy je jakby ręcznie promować na GitHuba. Więc jest git push u GitHub master. No i teraz on nas prosi o zalogowanie się. Więc username lub email. Kopiujemy sobie ciach. Hasełko. Ciach. Logujemy się. I poszło. Rewelacyjnie. Jak sobie odświeżymy tą stronę, to pokażą się nasze zmiany. Z racji tego, że nie dodałem w GitHubie poprzednio tego, jako maila, tego naszego maila, którego mam tam skonfigurowanego na GitHubie, czyli tego tam Q4 i tak dalej, i nazwy, i ustawiłem moje, czyli mWolfram WTZLV, Michał Wolfram, to pokazało się, że to są commity pan Wolframa, czyli z mojego jakby normalnego konta na GitHubie. No i tutaj możemy sobie tak samo te pliki podejrzeć. Index, Jacek, super. Na przykład GitHub teraz nam mówi, że przydałoby się nam readme jakiś. Readme to jest taki plik, w którym opisujemy, co się tutaj dzieje w tym repozytorium. Więc dobra, dodajmy go. To się nazywa po prostu readme z reguły.md z takim rozszerzeniem, bo to jest taki jakby innego typu trochę formatowanie tekstu. Ale dobra, dodajmy to. Otwórzmy nowego notepada. Hej. Skasował mi się to, co miałem. Myślałem, że się otworzy po prostu kolejne okienko. No cóż, człowiek uczy się całe życie. No i zapiszmy to jako readme.md. Ciach, wszystkie pliki, F8 już tam wskoczyło do automatu. Fajnie, cieszy mnie to. Jak robimy git status, to wskoczy nam... Ojej, został zmodyfikowany indeks. Co się stało w indeksie? Git div. Pokaż mi, co się zmieniło. No tak. Nie zapisałem tej mojej zmiany, która pokazuje link do strony Jacka. Widzicie? Co jest ciekawe, możemy dodać w gicie do commita wiele plików w jednej linijce. Nie musimy wpisywać git add readme, a potem git add index, tylko możemy wprowadzić to w jednej linijce. I robimy commita. Pokazał nam to na czerwono,
bo generalnie ta wiadomość jest za długa, ale to nic nam nie zrobi z GitHubem, a tym bardziej z Gitem. To jest tylko dla nas taka przyjazna sugestia, hej, powinieneś trzymać te linijki jako krótsze. Aczkolwiek można robić na przykład potem Enter i pisać dalej. Potem nacisnąłem Escape, dzięki czemu z powrotem w Vimie jesteśmy w trybie przeglądania. Dwukropek w buku. I teraz zrobimy commita, no i dalej pushujemy to do GitHuba. Jeżeli pushowaliśmy, znaczy na samym początku robiliśmy z tym U. To jest taka opcja, już wam mówię, co ta opcja robi. Serio? Pada się jakaś taka śmieszna ta strona. U ustawia upstream, czyli że ta komenda dodaje referencję, że ten branch jest powiązany z GitHubem, z branchem o nazwie master w GitHubie. GitHub oczywiście to nie jest jedyne repozytorium, też jedyny hosting repozytoriów Gita. Oczywiście jest ich więcej, już mówiłem, Bitbucket, GitHub jest... GitLab, są również inne hostingi repozytoriów. Możemy sobie taki wystawić na naszej własnej infrastrukturze bez najmniejszych problemów. Na przykład jak ten GitLab, na przykład, który stoi u mnie w WTC. Za pierwszym razem robiliśmy z tym U, żeby powiedzieć, żeby ustawić, że ten branch jest ściśle powiązany właśnie z branchem, znaczy z GitHubem, z remote'em GitHub. Bo to GitHub to jest po prostu nazwa tego remote'a, który ustawiliśmy wcześniej. Czyli tego zdalnego po prostu repozytorium. No i teraz robimy git push. Powinno wskoczyć z automatu. Ciach. No i pięknie, przeszło bez problemu. Jest readme, jest index, tu jest referencja od strony Jacka. Tu jest Jacek HTML. Dobra. Taka była jakby kolejność pracy, kiedy stworzyliśmy repozytorium od zera, stworzyliśmy w nim kod, stworzyliśmy w nim zmiany i tak dalej, i tak dalej. Natomiast inna jest praca, jeżeli ktoś już zrobił repozytorium, a my chcemy na nim pracować. Jeżeli ktoś już stworzył repozytorium, a my teraz chcemy na nim pracować i to repozytorium jest sobie na GitHubie, a nie mamy go u siebie na kompie, to wtedy istnieje tutaj taki guzik jak clone or download. I tutaj jest clone with HTTPS. Kopiujemy to sobie. Idziemy sobie na przykład do zupełnie innego folderu. Albo na przykład, wiem co robię, cd projects. Zdalne jakieś. W tym folderze na przykład będziemy trzymać projekty, które sklonowaliśmy sobie, to są jakieś tam projekty innych osób. I teraz jest taka komenda, jak git clone. Ta komenda ściągnie nam kompletne repozytorium z GitHuba. Bo tutaj jest właśnie jakby pokazany link, taki specjalny gitowy, bo się kończy na .git, do tego repozytorium. Ta komenda utworzy nam folder projekt 1 już przy tym klonowaniu. I w tym projekt 1 będzie kompletna kopia tego projekt 1. Co jest ważne, z jedynie tym branchem master. Jeżeli byśmy chcieli jakieś inne branche, to zaraz wam pokażę, jak będziemy z tym pracowali.
Ciach, projekt 1. Wszystko jest. Jest master. Jak widzieliście, przy pushowaniu tej pierwszej zmiany, wysyła się tylko ta odnoga master. Nie wysyła się odnoga Jacek, ponieważ nie powiedzieliśmy Gitowi, żeby ją wysłał. Żeby Git wysłał tą odnogę Jacek, musimy teraz przejść sobie do naszych projektów, przełączyć się na branżę Jacek. I znowu mówimy Gitowi, że istnieje taki branch jak Jacek i że my go chcemy wysłać i zsynchronizować z GitHubem. Spoko. Przesłano. Tutaj go... Czekajcie. Przesłał się już za pierwszym razem. Dobra, sorry, to ja coś namieszałem. Dobra, przesłał się. Pojdziemy sobie do naszego zdalnego, ale w zdalnym go dalej nie ma. Sorry. Jest master. Ale jeżeli zrobimy z A, to dalej nie wykrywa tego. A jeżeli zrobimy pull. Dobra. Okej, dobra. Wcześniej się przesłał, widocznie coś tu się zaktualizowało. Bo kiedy zrobiłem pull, czyli pull odświeża całe repozytorium. Czyli jeżeli wprowadziłem zmiany tam w tym project one i zrobiłem pusha, to te zmiany tutaj się nie naniosą. Muszę zrobić pulla. Push wysyła do GitHuba, do hostingu, a pull zaciąga z hostingu zmiany. I teraz Git dowiedział się, że istnieje coś takiego jak Jacek. I jeżeli przełączymy się na Jacek, to jest powiedziane, że połączyło się to z tym zdalnym branchem Jacek. OK. Wszystko jest niby w porządku. Istnieje indeks i istnieje Jacek. Nie ma tutaj linka do Jacka, więc jest to wersja najprawdopodobniej tak, ta wersja, z którą działał Jacek i na której nie ma tej mojej zmiany, czyli jesteśmy po prostu na branchu Jacek. Jeżeli byśmy chcieli zaktualizować tego branchu, no to oczywiście git pull. I jeżeli nie ma żadnych zmian, to mówi, że wszystko jest up to date. No i tak samo tutaj na tym sklonowanym, tak samo możemy robić commity, tak samo możemy robić status, tak samo możemy robić pulle, pushe i tak dalej. Więc jest to według mnie bardzo fajna rzecz. No i git leży u podstaw de facto każdej jakiejś tam web deweloperki, programowania takiego czy innego. Na gicie, na Windowsie czasami mi się zdarza pracować, aczkolwiek bardziej wolę gita w wersji linuxowej. Tutaj widzieliście, że jak robiłem klona, to robiłem klona z HTTPS-em. Nie jest to najlepszy pomysł, ponieważ generalnie, jeżeli pracujemy z gitem na Linuxach, to logowanie się po HTTP na Linuxach będzie od nas żądało za każdym razem podawania naszego hasła do GitHuba czy tam do Bitbucketa i nie jest to najlepszą rzeczą. Natomiast na Linuxach i na Macach, na Unixach generalnie
jest coś takiego jak SSH, klonowanie po SSH. Na Windowsa tak samo, tylko że jakby bardziej domyślną drogą do pracy na Windowsie jest to HTTPS. W jaki sposób zrobić to klonowanie po SSH? Najpierw musimy sobie stworzyć taki nasz klucz, który będzie unikalnym identyfikatorem naszego komputera. Robimy to tak. SSH Kagan. Ciach. Dajemy po prostu enter, ciach. No i dostaliśmy informację, że nasz klucz został zapisany w ID RSA. Klucz SSH składa się z dwóch części. Z części prywatnej i części publicznej. Część prywatna jest zawsze na komputerze i nigdy pod żadnym pozorem nie powinna być nigdzie publikowana. To jest taki nasz jakby taki klucz prywatny. On jest nie rusz. On jest nikomu po prostu jakby nie do pokazywania. Natomiast klucz publiczny to jest to, co kopiujemy na, co dajemy innym, żeby mogli widzieć, że to jesteśmy my. I właśnie ten klucz publiczny za chwilę wczytamy na GitHuba, żeby GitHub jakby nie musiał za każdym razem nas pytać o dane logowania, takie coś jest właśnie na Linuxie, na Macu. Na Windowsie aż tak tego nie widać, ale jeżeli byśmy mieli wyłączone to kaszowanie danych logowania, to mogłoby być ciekawie. Zatem robimy tak, .ssh id rsa pub i to jest nasz klucz publiczny. Ten klucz kopiujemy i wchodzimy tutaj na wygasło. Wchodzimy sobie w settings, wchodzimy sobie w SSH, dodajemy klucz, ciach. Teraz Windows 10, zapiszemy sobie to jakoś, dodajemy klucz, ciach, dodane. I teraz możemy sobie również to repozytorium sklonować nie przez SSH, tylko przez, gdzie to było? Tutaj. Nie przez HTTPS, tylko przez SSH. I tak normalnie klonujemy repozytoria na Macach i na Linuxach. Teraz nas pyta, czy na pewno chcemy kontynuować połączenie, bo nie jest jeszcze pewny, czy ten serwer jest jak gdyby tym, do którego chcemy się podłączyć, ale to jest tylko za pierwszym razem. Musimy mu poświadczyć, że to jest po prostu GitHub. Sklonował. Idziemy sobie do Project One. No, jest Jacek i tak dalej, elegancko. No i możemy sobie na przykład coś zrobić. A spróbuję Wam pokazać, jak w Vimie to otworzyć. No i tak samo sobie możemy chodzić na HJKL-u, tak samo na Skype'ie możemy sobie przechodzić z powrotem w ten tryb przeglądania, w którym notabene teraz jesteśmy. Na przykład zmienię sobie, żeby tutaj był koniec linku.
Generalnie w Gicie powinno się stosować angielskie nazwy commitów. Zrobiłem tak dla Was na początku po polsku, ale powinno się tworzyć takie różne informacje po angielsku. No i git push, ciach. Przecież zweryfikowałem adres. To jest grana. Dodamy kolejne. Ciach. No, dawaj GitHub. Ha, dobra, jak odświeżam, to się chyba generuje nowa. Jest jakiś inny mail jeszcze. Dobra, sorry, sorry. Na tym powinienem odświeżać w takim razie. No, dawajcie tego maila, dawajcie. 4, 3, 5, 8, 8. O, jest, dobra. Mamy weryfikację. Przeszło. No i gotowe, pięknie. No i nasza zmiana poszła na repozytorium. Elegancko. Więc tak działamy z Gitem, który jest według mnie wspaniałym narzędziem do współpracy, do zmian w kodzie, do wprowadzania jakichś poprawek, do działania na wielu tak zwanych branchach, czyli tych odnogach. Mam nadzieję, że się ten film Wam spodobał i na coś się przyda. A teraz, żebyście nie pytali, skasuję moje konto. Security chyba. Account. Delete account. To jest mój username. Ciach. Skasowaliśmy konto. Nie uznajcie się tutaj. Dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.